Cześć, witam was ponownie w grze Dying Light 2 Stay Human. Ostatni odcinek zakończył się wyzwaniem, którego nie udało mi się ukończyć. Kurde, męczyłem się z tym wyzwaniem dobre ponad godzinę, z godziny 20. Nie udało mi się go zrobić. W ostateczności brakowało mi około sekundy, żeby wskoczyć do takiego miejsca z ostatnim punktem i mimo wszystko, no niestety, na prób chyba z 40, z 50, które wykonałem, nie udało mi się go ukończyć, uciąłem film i dlatego nie ma tam żadnego pożegnania z wami. Także cóż, prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że potrzebujemy linki takiej do zawieszania się z hakiem, no i ona by skróciła trochę czas przebycia tej całej trasy. Jednak z tą paralotnią nawet z przyspieszeniem się nie udało. No ale okej. Teraz będziemy robić kolejne zadania. Ja zaraz zobaczę. Zobaczę jedną rzecz tutaj na mapce. Laboratorium, okej. To jest laboratorium, ale gdzieś była też anomalia GRE tutaj, więc może ją sobie chociaż zrobimy. Ona była blisko tego wyzwania, jak mi się przynajmniej wydaje. Tak, przecież jest to trasa. Ja nie mogę. No wczoraj to już siłą podałem. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Dobra, tylko że to trzeba zrobić w nocy. 40 metrów mamy do łóżka. Dzięki za gościnność. Jasna sprawa. To nie teren SB-ków. Społeczność wciąż tu jest ważna. Ale prosiłabym o jedną rzecz w zamian. Powiedziałeś, że spotykałeś pielgrzymów. Naprawdę są tacy przebiegli? Spotkałem ich wielu, ale znałem tylko jednego. Mówi się, że to przestępcy, bez sumienia ani zasad. Ocencie to sami. W 23 upadł Berg, tak jak całe Niemcy. Kumpel Bernhard znalazł nam pracę w Dortmundzie. Plan był taki: przez rok robić to, czego nie chcą robić inni, i wydawać wszystko na leki. Potem z nimi wrócić i ustawić nasze rodziny na całe lata. Nie jestem dumny z tego, co robiliśmy, ale cóż. Po roku zawinęliśmy się do domu. Gdy dotarliśmy do Lipska, otaczali go bandyci i handlarze niewolników. Któregoś dnia Bernhard wrócił z kobietą, która twierdziła, że jest pielgrzymką. Zgodziła się przeprowadzić nas przez teren bandytów za butelkę antyzyny, która już wtedy była bardzo cenna. Znała każdą ścieżkę, każdą kryjówkę, każdy obóz bandytów. Wiedziała, jak omijać zarażonych. Kazała nam iść okolicami łapy, jakby chciała coś wytropić. Wreszcie dotarliśmy do przejścia. Byliśmy bardzo blisko domu. Ale pielgrzymka nalegała, żebyśmy poczekali do rana. Denerwowałem się. Byłem tak blisko domu. W nocy obudził mnie jakiś ruch w obozie. Zobaczyłem, jak pielgrzymka ucieka do lasu z naszymi lekarstwami. Ale zanim zdążyłem obudzić Bernharda, zaatakowali nas handlarze niewolników. Nie mieliśmy szans. Wrzucili nas do swojej rozpadającej się łodzi. Byliśmy cenną zdobyczą, bo pozostali niewolnicy na łodzi to były dzieci. Handlarze dostali cynk od pielgrzymki, która zgarnęła za nas kasę i jeszcze miała nasze leki. Mieliśmy odpłynąć, kiedy łódź zaczęła strasznie przeciekać. Wiedziałam! Widziałem w życiu wielu dobrych wojowników, ale ona to było coś nie z tej ziemi. To było jak oglądanie mrocznej anielicy w zabójczym tańcu. Rozmywała się w ruchu, a niedługo potem wszyscy handlarze albo już nie żyli, albo tonęli w rzece. Dlatego nie ufam pielgrzymom. Gdy wszyscy niewolnicy znaleźli się na brzegu, a łódź została zniszczona, pielgrzymka podeszła do jednej z dziewczynek. Ta cofnęła się, ale potem w jej oczach pojawiła się ulga. Objęły się i zaczęły szlochać.
To była chwila wytchnienia. Co noc śniłem o ponownym spotkaniu z moją córką. Rodzina to pierwsza wspólnota. Wykorzystała nas, żeby ściągnąć na brzeg handlarzy i uratować córkę. Przeprosiła i powiedziała, gdzie ukryła nasze leki. Zapytałem ją, myślisz, że ci podziękujemy? Spojrzała na córkę i powiedziała, nie, potrzebuję tylko jej. Dobra historia, stary. No, jedno z lepszych, ale już usłyszeliśmy. Dobra. No tak, wpadamy na górę przespać się. I spróbujemy ubić tą anomalię. Może łuk na nią podziała. Chyba, że będzie już silniejsza. Ona jest chyba tam, co? Kurde. Co to tak? Stapie. O mordę, to już ona. No boję się upaść tutaj, ale spróbuję. Padaj. Uż ty. Tutaj są te... Wymalaliśmy młotkiem, tak? Dobra, anomalia... została zniszczona. Czy zabita w sumie. Pełny ekwipunek, no tak. Wiadomo. Nawet nie będę się nimi przyjmował, tylko bierzemy. Tak. Wejdzie tu? Chodź tu. Ups. Dobra, może sobie odpuściła. O, dwa inhibitory. To super. Pomagacz. Szefeczki. Dobra, ten viral czeka na nas. Viral czy tam viral. Dobra, młotkiem będziemy lać wszystkich. No i co, i tyle. Anomalii mamy zrobioną, także... Możemy popróbować zrobić inne. Osobisty rekord jestem. A, to w ten sposób jest oznaczone, czy robiliśmy, czy nie. Jest to wyzwanie trudne. To mamy zrobione. A to jest gońcy. Do tych gońców jeszcze możemy. I tutaj mamy zadanie, wycieczka na paralotni, wyzwanie kolejne. To spróbujemy i chyba później wrócimy do głównych zadań, bo inaczej coś mi się zdaje, że kotwiczki nie
nie zdobędziemy. Pytanie, jak dostać się szybko na górę. Prosimy personel medyczny o powrót na swoje stanowisko. Dobra, trudno. Będzie dużo krzyku. O ty kurka wodna. Myślicie, że uciekniemy? Gdzie jest ten znak zapytania wyżej? To jest drabinka. Znak zapytania 50. Nie, on jest tu po drugiej stronie na dole. Pewnie to będzie sklep. Albo... Dobra, mroczny zaułek. Mroczny zaułek. Chociaż może dla odmiany sobie zrobimy jednego. Gdzie on jest? Jeszcze niżej. Tu mamy krzyczącego zombiaka, to może go. Poczęstujemy z łuku. Tam jest drugi. Tak, ale jak tam wejść? Tędy. Puszę. Chyba tędy, co? Dalej ubrani na świątecznie. Gdzie ten zaułek? Czyżbym już w nim był? Podejrzewam, że to tu będzie jakiś ciężki skubaniec tu. Typu zbój chociażby, albo też żygające. O kurde, to ten wybuchowy. Dobra.
Całe szczęście, że tu wybuchła nie nam na twarz. Słyszę jak bulgocze. Chowane, no. Ale nie możemy z nich zbierać. Znowu ten. Kurka wodna. Zamek trudny. O, dwóch naraz. Dobra, z tych to zbieramy. Są trofea. O, co to za pałka? Pochodnia, ale słaba. To już nie na ten poziom rozgrywki. Skąd oni się tu biorą? O, w mordę. Czy oni będą się tu pokazywać cały czas? Jeszcze jest co piętro wyżej. Z tych zamkniętych drzwi i wychodzą. Dobra, czyli już coś wiemy. Może jak tamten wybucha. Rozchodzą się wajrale. Tak, oni cały czas tam się pojawiają. Teoretycznie można się dostać jeszcze wyżej. Ale to już jest wyjście. Dobra, ale tam mroczna strefa. Bo nie jest ukończona jeszcze.
chyba, że o czymś nie wiem. Nie widzę tu jakiegoś przejścia. Tu zamknięte, dziury w suficie nie ma. Może gdzieś w ścianie? Wydaje mi się, że to już wszystko. Tyle widzieli tą strefę. Sprawdźmy sobie mapkę. Tutaj emocje na haku. No nie, no nie mamy haka, to nawet nie ma co zaczynać. Ale wycieczka na paralotni. Może to nam się powiedzie. Szkoła. Wiesz, czego najbardziej brakuje mi ze świata sprzed epidemii? Adrenaliny. Czy codzienna walka o przetrwanie ci jej nie zapewnia? Jak to mówią, adrenalina to hormon walki lub ucieczki. Brakuje mi tej drugiej części. Ucieczki przed kimś? Nie, stary. Ucieczki w chmury. Ostatnio wydawało się, że jedyną osobą potrafiącą latać jest Lawan. Ale pojawiłeś się ty. Jesteś paralotniarzem? I tęsknisz do latania? Wciąż możesz latać. Skakałem ze spadochronem. I tej odmiany latania mi właśnie brakuje. Ale trudno biegało się po mieście w wingsucie z wiralami na ogonie. Więc z ekipą stworzyliśmy bardzo lekką i praktyczną paralotnię, do której nie trzeba dodatkowego sprzętu. Nocni biegacze ją pokochali. Chcieli nauczyć się na niej latać, więc stworzyłem dla nich tor testowy. Nazwaliśmy go wycieczką na paralotni. Znalazłem idealne miejsce. Daleko od wieżowca VNC, od katedry St. Paul. No i na tyle daleko od misji, żeby uniknąć ich czujnego wzroku. Jak sobie radzili? Zazwyczaj chujowo. Oprócz Lawan. Ona była jak orlątko wyskakujące z gniazda. Ale rekord wciąż należy do mnie. Jak chcesz spróbować go pobić i mieć trochę emocji z latania, to śmiało. Wystarczy wziąć paralotnię. Okej. Weźmiemy, może na paralotni nam źle nie idzie. No się o tym przekonamy. 2:30. 2:30 najdłużej. Zobaczymy.
pełne skupienie. O cholera. O nie. What? Szczerze, że tego się nie spodziewałem. Już? Boisz się latać, czy co? Spróbuj, pielgrzymie. Srebrny medal. Człowieku, wystarczy mi to. Super. A co powie? Wow, pobiłeś mój czas. Ty to potrafisz latać. Dam wszystkim znać, że jest nowy król przestworzy. I proszę, przeleć się jeszcze. Z przyjemnością się ciebie ogląda. A myślałem, że trzeba złoto zdobyć, żeby go pokonać, ale jak srebro wystarczy, to mi też. Dobrze, czyli tak, to jest kotwiczka. Tutaj mamy zrobione. Tu mamy znak zapytania 1. Ale czy to będzie dalej ciemna strefa? Znaczy ponownie. Dobra, o mały włos. O Boże, z każdej strony. Nie wiem, czy unikniemy tego. Puszczaj. Gdzie jest wejście, gdzie jest wejście? Fuck. Dobra, czyli jak jest pościg, to nie można się skryć. A może można? Właściwie to nie wiem, co się teraz dzieje, ale... Dziękuję. Dobra, pościgu nie ma, ale przeciwnicy zostali. Kurde, ale mnie przestraszył. Kuban, nie spodziewałem się go. Myślałem, że tam zablokowany będzie przy wejściu.